No, jak widzicie, się rozbiłem przy tej wiatce. Za chwilę sobie zrobię coś do picia ciepłego, bo powiem wam, przez tą noc to masakra, nie? Zimno się zrobiło, wszystkie warstwy ubrałem. Kondensacja taka, że masakra. Chciałem tak czwarta coś ruszyć, ale chyba poczekam, aż się trochę rozjaśni. Mam tego zimna, to mi się bateria rozładowała przez tą noc. Tam, znaczy noc, no. W sumie w pół do 11 poszedłem spać. Teraz mamy czwartą, a to masz jakieś 5,5 godziny. To prawie pełna bateria w GoPro i mi się rozładowała od zimna, nie? Masakra. Teraz właśnie sobie przygotowuję coś ciepłego do picia. Tutaj ładuję sobie bateryjki od GoPro i powerbanka. A i tak jak słońce wstanie, tak z pół godzinki, może godzinkę poczekamy. Mam nadzieję, że to nie będzie później niż tam 6 rano. I wtedy ruszamy, nie? Ta trasa 170 km według komuta zajmie około 11 godzin. No to powiedzmy tak do 19 będę miał 13 godzin od 6. No to w sumie nie jest tak źle, nie? No zobaczymy, jak nogi będą podawać na podjazdach. Ale patrząc, jak zimno było, to się zastanawiam, czy Zakopanem nie dołożyć te 5 dych i jakiś po prostu taniutki nocleg sobie nie walnąć, nie? Bo tam był jakiś za 97 zł. Bo kurde, jest zimno. A też muszę ruszyć wcześniej, bo o 11 ma zacząć padać. Niby, według prognoz. No wiadomo, jak tam prognozy, nie? Kemping to kemping, nie? Tutaj macie tą wiatkę. Mikrofala jest. Można sobie podłączyć powerbanki, to tam wiadomo, że problemu nie robią, żeby dokupywać oddzielnie prąd czy coś. Kemping mi wyszedł oczywiście 10 euro za osobę dorosłą i namiot. Tam chyba było 6 plus 4 euro. Więc całkiem spokojnie, 5 dyszek niecałe. To tak w sam raz. No to też kucheneczka gazowa, czajniczek i oczywiście zlew, żeby sobie tam umyć wszystko. Więc wiateczka całkiem spokojnie. Teraz na razie oczywiście nikogo nie ma. Jedyne właśnie co tak średnio, to za bardzo nie jest ogrodzone, nie? No jest tak na boku, tak w lesie troszkę położone to. Więc nie ma za bardzo dużo pobliskich jakichś tam domków, mieszkań, bloków czy coś, nie? Żeby ktoś tutaj nieproszony wchodził, ale teoretycznie mogą sobie wjechać, sami widzieliście, nie? I nikt by dwa razy za bardzo nie patrzył, nie? No kartka niby jest, że namiot mam wykupiony, nie? Ale to pewnie by kontrolowali dopiero coś z rana, albo ja, no, od 8 czy coś, więc teraz jakbym pojechał na przykład w nocy, no to no kto by wiedział, nie? No raczej mało kto, nie? No chyba, żeby mnie akurat skojarzyła tam recepcjonistka, ale to też z drugiej strony oni sobie raczej nie przekazują, nie? Co, gdzie, kto był, nie? Chyba, że jakieś losowe kontrole by mieli, czy coś w tym stylu, w co wątpię, bo to też byłoby irytujące i bez sensu dla osób. Więc no, rzeczy trzeba sobie tam troszkę pozabezpieczać, nie? Bo nie ma tego ogrodzenia. Z Zakopanem właśnie nie wiem jeszcze, jak zrobię. Jak jest tak zimne, takie noce są, to muszę się zastanowić. Po prostu już będę się zbliżał do Zakopanego, to podejmę decyzję po tych 170 km, czy się chce pchać w namiot, czy nie. No a teraz co? Teraz jeszcze podładuję, postaram się na maksa powerbanka i baterię do GoPro. Zapakuję wszystko w torby rowerowe, żeby tylko został mi sam sprzęt biwakowy. To będzie tylko jedna torba na kierownicę. Po schodkach sobie schodzimy. O, normalnie fajnie cieplutko. Tutaj macie same umywanki, jakbyście chcieli. Tutaj jest szatnia, żeby sobie przechować rzeczy w razie czego. Tutaj mamy prysznicę. Więc jak widzicie, elegancko wszystko wygląda. Ładnie zadbane, ciepło ogrzane. Więc
jest super. No i tutaj są toalety. Po tej stronie jest przejście do damskiej toalety. No, więc tak to wygląda. Taka krótka wzmianka, dlatego lubię namioty właśnie dwuosobowe dla jednej osoby, nie? Bo można sobie leżącą część przesunąć wszystko tutaj na tą stronę i w międzyczasie się pakować. To wszystko tutaj teraz trzeba ogarnąć, nie? Ale że mam dużo miejsca, to nie ma z tym żadnego problemu, nie? Dobra. Zobaczymy się na trasie. Słoneczko wstaje się, robi ciepło. Wreszcie się spakowałem. Trochę namiot mokry, ale jakoś sobie poradzimy, nie? Dobra. Biorę rzeczy, powerbanka i zasuwamy. Mamy, ale zimniutko z rana. I trzeba nagrzać w piecu. Sakra. Powoli jechać, bo kurde zimno. Jestem teraz tutaj przy źródełku, woda, wilgoć, w cieniu, las, to kurde, sakra, zimno. Ale jak się tylko troszkę odsłoni i wyjadę na słoneczko, to powinno być lepiej, bo już na kempingu czułem, jak słoneczko fajnie grzeje. W ogóle kawałek przejechałem, już mam pierwszy podjazd, 2 km się mi zostało. I 111 metrów przewyższenia. Najlepsze jest to, że to jest pierwszy podjazd z 19. Się tak rozżałem, że paruję, nie? Z ust. Wystarczyło, że 12% się pojawiło i już człowiek myśli, żeby ściągać jakieś warstwy. Ale dobra. Najpierw przejedziemy ten podjazd i zobaczymy, czy już będę ściągać jakieś warstwy. Ciśniemy dalej. Teraz taki zjazd się zrobił, że zdjąłem warstwy, widziałem, że się wykłodę, ale robi coraz cieplej, to byłoby bez sensu, kurde, się pocić. Słoneczko już fajnie zaczyna grzać. Robi się bardzo przyjemnie, więc od razu lepiej. Już tak nie wychładza, nie? A będzie tylko cieplej. Chcemy wjeżdżać do jakiejś małej miejscowości. Nie patrzyłem w sumie za bardzo, co to jest, ale to dobrze. Może jakieś restauracyjka czy coś będzie. A jakie to sklepik ewentualnie, żeby sobie coś słonego dla odmiany zjeść, a nie tylko słodkie. Zuberec. Wjeżdżamy do Zuberca. Oj, słabo dziś. 14% daje mi nieźle w kość. Więc te 17-18, co będę miał dalej, to na pewno nie podjadę.
Chyba że w restauracji obiad porządniejszy mnie postawi trochę na nogi, bo teraz mam nieco ponad 30 km. No i te podjazdy dają mi w kość. Ledwo podjeżdżam, ale czuję, że to nie ten power. No ale w sumie spodziewałem się mniej więcej tego. Tym bardziej, że ja się mam 1 na 11 Apexa. To z takim obciążeniem to 1 na 11 troszkę za mało jest. Wtedy muszę robić zakosy czasami, jak jest też 16-18%, a nie wiem, czy będę w stanie te zakosy robić. Ale tak to już czasem bywa, nie? Zjeżdżamy z asfaltów, ale teraz się zrobiło zimno. W tym lesie. Się przy wodzie to wilgoć. Ale zaraz będą podjazdy, to się rozgrzeje. Muszę uważać tutaj, bo nie wiem jak z nawierzchnią, więc tutaj nie ma rozpędzania. I mamy tutaj ten fajny szlak. Super to wygląda, na komuś jak patrzyłem na zdjęcie, ale kurde, taka wilgoć i taki chłód jest tutaj, że o. Szuterek fajny, ale trochę wąsko i można wylądować od strony tu. Jak widzicie, podjeździk bardzo ciekawy, nie? Jeszcze takie kamyczki, że mnie wybija czasami, więc no, jest nie lada wyzwanie. Ale w końcu taki, powiedzmy, park narodowy, nie? W Tatrach. No to takie szlaki tutaj będą. Bardziej się obawiam z górki, bo to będę musiał wtedy, kurde, hamować i hamować, nie? Parę 18 plus procencików pokonane. Jakimś cudem udało mi się wjechać, o dziwo. Czyli coś tam jeszcze w tej nodze jest. A teraz po podjazdach zjazd. Tyle, że nie wiem co mnie tam czeka. To będzie trzeba powolutku. Kolejna ściana. Najniższa przyrządka wrzucona. Teraz tylko parę w nogę i tyle, nie? Sakra. A się wkopałem. Ale żyjemy, żyjemy. No i co? I wypych. Dobrze, że dosłownie w ostatniej sekundzie, nawet nie sekundzie, zdążyłem się wypiąć i stanąć nogą i tylko troszeczkę rower mi się przychylił. Bo inaczej to nóżka by ucierpiała na takich kamieniach. Chyba będę sobie darować takie podjazdy, bo tutaj wilgoć w tym lesie i po prostu opony mi wcięło, nie? A że nie byłem w stanie za bardzo na siodełku te 20% teraz wjechać, no to nie miało trakcji, nie? Tylnie koło takiego. Ale na szczęście jest ok. O. Teraz mi się upiekło, tu już nie kuszę losu. Tu już w ogóle. Lepiej zejdę z roweru. Kolejeczka normalnie była. Do tego, żeby tu przyjść. Ale spot. Trochę dziwnie się czuję. Wszyscy sobie tu na pieszo, a ja z rowerem. Dużo takich elementów nie ma. Ale te 3-4 km takiej trasy
to troszkę opóźnia, nie? Muszę powoli tutaj, bo niby mam te MTB buty, ale jednak te są z blokami, więc nie to samo co trekkingowe, więc lepiej nie ryzykować. Masakra. Znajdzie najgorszy kawałek, jaki mi się tu trafił. Szok. Wyjeżdżamy z tego fragmentu. Ale było momentami troszkę niebezpiecznie. Tu się znowu trafi ten rodzaj nawiesi, to już będę sobie zdecydowanie ostrożniej podjeżdżać i zjeżdżać. No niestety restauracje od 11 dopiero czynne i będę czekać 40 minut. To sobie kupiłem jakieś tam paparówki, ciasto i czas sobie troszkę pojeść, naładować energię, bo głodny już jestem, a jeszcze dużo przede mną, nie? Ale przynajmniej ładny widoczek. Super, ale chyba po lewej stronie mam obejście. Kiedyś mieli ambitne plany na ten podjazd, żeby asfalt mieć, ale się prawie cały rozleciał. Zostały tylko takie wyrywki. Taki fajne, ale nawierzchnia czasami ciężka. Teraz akurat jest ten lepszy kawałek, ale czasami, kurde, trzeba się nieźle naforsować. Jest jeziorko nad Liptowskim Mikulasem. Teraz piękny zjazd, ale kurde, co chwilę mam takie rynienki i żeby, kurde, nie uderzyć nieodpowiednio kołem, to się nie rozpędzam. Tym bardziej, że tutaj jest shooter, no to różnie to bywa, nie? Musiałem się na chwilę zatrzymać, bo normalnie aż gorące mam tarcze, nie? Żajka przejedzie. O, ale zadymie mi to. Teraz troszkę ruchliwo ulicą. Na szczęście na razie jest pobocze. Tak sobie patrzę. Kurczę. No i tak mam super pogodę, zwłaszcza te dwa dni, niedziela też powinna być ładna, po prostu będzie troszkę mniej grzać, co też ma swoje plusy i minusy, tylko ta sobota, nie? Gdyby ta sobota nie miała od 11 już zakopany ma padać, na Popradzie już od 8 rano i tak o, bym mógł sobie inaczej rozłożyć te trasy dystansowo, bardziej wygodnie. Ale niestety nic z tego
nie wyjdzie. Ciekawy skrót mi wymyśla. Ja się przestrzeliłem ten skrót. Ale dobra, pojadę prosto i potem widzę w lewo jest wbicie. A tam po lewej kurde tak zarośnięte było. Co to za skróty to są? Ale tu mamy właśnie, tam na lewo. I to już elegancko się prezentuje. Ale widoczek. Teraz widzę, kurde, że ja cały czas te Tatry miałem, tylko przez te chmury, ja ich nic nie widziałem. Ale już bym chciał uciec z tej drogi. Ulubiony moment, fajny zjazd, szeroka droga, bezpieczna, ale znowu się resetuje nam wysokość, więc będzie trzeba znowu potem ją nadrabiać. Kolejne podjazdy zrobione i mamy takie widoczki. No i podjedziemy sobie troszkę pod Taterki. Spowoduje to, że będę troszkę później, ale co załatwiłem nawet taniej niż na Bookingu o 40 zł. Więc ta stówka mi wyjdzie za nocleg. To sobie pojadę troszkę bliżej, bo na Olszówkę, więc nie będę musiał daleko tam błądzić pod Zakopanem i nie będę musiał rozkładać namiotu, więc sobie to wezmę, wysuszę i wtedy będę mógł sobie troszkę luksusowo dzisiaj odpocząć. Mogę to ciuchcią sobie zajechać, nie? To bym nie musiał wjeżdżać, ale nie. Nie poddajemy się. Słońce już powoli zachodzi. A jeszcze mam masę kilometrów. Zobaczę, ile mi zajmie ten podjazd. I potem podajemy decyzję, czy to Pleso zajadę, czy nie. Wyjdzie na to, że strapskie Pleso będzie musiało na mnie poczekać. I kiedy indziej, co tam zajadę, bo już będzie się robić ciemno, zimno. I tak już będę pewnie z 2 godziny. Po zmroku jeździć. Jeszcze nawet jak dokruszył trasę, to mi zajmie 3 godziny co najmniej. Gdyby te noce nie były takie zimne, to może by było by to troszkę inaczej, ale strasznie temperatura spada w nocy. Ja jestem zmarzniak. Nie lubię jak jest tak zimno. Więc przy tych zjazdach to już się założy, że od razu mi kamerki baterie popadają. Tylko stoję w miejscu i para z ust leci, nie? Kurde, masakra, jak ta temperatura spadnie, jak tylko słońce zajdzie. No, to tylko mówi o tym, że to nie jest lato. 6 światło. Całą góreczkę tutaj przerabiają. No bardzo nie nagrywam zjazdów, bo zimno. Kamerę mi wychodzi raz, dwa i mnie też. No, bym musiał ją przełożyć na albo na zewnątrz bluzy rowerowej, ale wtedy bateria mi padnie raz, dwa. A jak mam pod bluzą rowerową, chcę tylko okazyjnie nagrywać, no to wtedy mnie wychładza, bo muszę mieć troszkę ją rozpiętą, nie? Że teraz cały czas zjazdy były, to człowiek się nie rozgrzewał, nie? Wysokie Tatry, miejscowości też kurde, remontują drogi. Księżyc już na niebie, jak widzicie. Standardowo wracam po zmroku, nie? Jednak wrzesień, kurde, człowiek nieprzyzwyczajony. Długie dni miał, potem się opierdzielał, nie jeździł.
A teraz no, końcówka września i dni krótsze, nie? Wjechaliśmy chwilę na szlak wokół Tatr. Więc mamy elegancki asfalcik. Ale widzę tutaj, będę musiał przeskoczyć zaraz na lewą stronę. No, pani z kwatery to mnie dzwoniła, bo jakiś inny pan podjechał. I czy to ja, czy ten, czy będę? Mówię, tak, tak, ja na pewno będę. Muszę być. Bo potem, jak nie przyjadę, to będę bez noclegu, kurde. Nie wiem, czy tam wykombinuję coś po 22. No to pewnie coś by się znalazło, ale wtedy znowu bym musiał gdzieś jechać, nie? A tu już mam wszystko wyliczone, że jadę. No dużo już nie zostało, nie? Ale jeszcze troszkę trzeba pojechać, żeby do Polski dojechać. A potem to asfaltówko, nie? Co się na Palenicę Białczańską jedzie, no to ja będę jechać od strony Palenicy, więc trochę jest to męczący kawałek na koniec. Ale nieźle. Przedobrzyłem to. Ta siódemeczka. Mówię, a co pojadę inaczej, nie? I jeszcze kurde, forma troszkę słabsza niż jak wtedy było na wyjeździe z Dawidem w czerwcu, gdzie trochę trenowałem i po Kaszubach i jeździłem no, co najmniej 2-3 razy w tygodniu. I się kurde, to odbiło, nie? No dawać radę daje, ale nie ma tego powera, nie? Jest kondycja w sensie, gdzie jest stamina, ale niestety nie ma powera, więc pod te górki człowiek się tam czołga, nie? Jak już mam 6-7%, to jakieś tam 12 km na godzinę maksy już tam zdycham. No i też nie chcę przeciążać kolan, nie? Troszkę pobolewają, ale ogólnie tragedii nie ma i chciałbym to utrzymać. Dobra. Jesteśmy w Polsce. Właśnie przekroczyłem granicę. Tutaj macie mostek graniczny. I teraz jeszcze tylko pozostaje tam na prawo pojechać na Bukowinę Tatrzańską i do noclegu. Tak mniej więcej z 30 minut zostało, bo jeszcze ten podjazd, nie? Uff, nieszczęsny. Ale tylko 270 metrów podjazdu. To już jakoś przeżyje. No nic, to lecimy dalej. I wyjeżdżamy z kwatery. Ścieżka tak bliziutko Dunajca. To je akurat nie jechałem. Bardzo fajne. Już mamy jezioro Czostyńskie na widoku.